dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry też w przyszłości słuchaczom, którzy będą mogli zapoznać się z tym wykładem online. Dziękuję Pani Kustosz tej wspaniałej wystawy za miłe wprowadzenie. Rzeczywiście zajmuję się Norblinem i z tego tytułu zostałem tutaj dzisiaj zaproszony z prezentacją dosyć nietypową. To znaczy to, o czym będę mówił, niekoniecznie wpisuje się w materiały, które zobaczą Państwo na wystawie, ani w te bloki tematyczne, ani w ogóle w sam problem prac i twórczości artysty, tylko będzie taką próbą spojrzenia na jego postać z trochę z innej perspektywy. Więc będzie nas dzisiaj przede wszystkim interesować życie Norblina. Mimo tego, że ten wykład będzie miał taki charakter właśnie biograficzny, chciałbym zacząć jednak przekornie od twórczości samego artysty, od obrazu, który prawdopodobnie Państwo doskonale znacie, od obrazu, który znajduje się od wielu, wielu lat na stałej ekspozycji Muzeum Narodowego w Warszawie, na tej najbardziej reprezentacyjnej galerii, która jest właśnie taką wizytówką Norblina, też pracą chyba najczęściej reprodukowaną z całego jego oeuvre, pracą przedstawiającą towarzystwo nad jeziorem przyglądające się połowowi. I gdybyśmy zajrzeli do każdej, ale no, autentycznie każdej publikacji na temat Norblina czy tego obrazu, znajdziemy tam stały zestaw motywów identyfikujących ten obraz. Wszyscy historycy sztuki, którzy się tym obrazem zajmowali, zgadzają się co do tego, że to, co oglądamy na tym obrazie, to jest właśnie towarzystwo eleganckich przedstawicieli elit, zebranych właśnie w jakimś parku czy w ogrodzie, przyglądających się rybakom podczas połowu, którzy, co ciekawe, zdaniem tych wszystkich badaczy, nie tylko wyciągają sieci z rybami, ale przede wszystkim holują łódź. Zdaniem Batowskiego, Kępińskiej, Iwony Danielewicz i całej plejady innych autorów, ten gest, który Państwo tutaj widzicie, ten gest, tu na pierwszym planie są ci rybacy, którzy coś ciągną, więc oni ciągną sieć, która rzekomo jest przyczepiona do kadłuba łodzi, oni próbują tę łódź przyciągnąć do brzegu. I tak piszą wszyscy. I teraz, jeśli przyjrzymy się studiom przygotowawczym do tego obrazu, tu pokazuję rysunek z Muzeum Krajoznawczego w Winnicy, obok olejne rekordy, prawdopodobnie nie tyle szkice, ale właśnie powtórzenie z Muzeum Sztuk Pięknych z Valenciennes, czy tu kompozycję z Muzeum Narodowego w Warszawie, okaże się, że jeśli byłoby tak rzeczywiście, no to kompozycja przeszła bardzo długą i dziwną drogę, bo na wcześniejszych pracach to ciągnięcie łodzi miałoby charakter pewnego takiego zarzutu. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak coś ciągniemy, to ta linia powinna się napiąć. Tutaj z kolei ona biegnie w takie wielkie, dziwne C. I tak naprawdę nie mamy tutaj do czynienia z holowaniem łodzi, ale ze zbiorową halucynacją historyków sztuki. Bo to, co tutaj oglądamy, to jest łowienie włokiem. Bardzo typowa dla XVIII wieku technika rybacka, którą Norblin przedstawił właściwie jeden do jeden, tak jak oglądamy ją właśnie na podręcznikach rybołówstwa z epoki. I teraz, zorientowawszy się i Państwo i ja, że 20 czy 30 osób zobaczyło na tym obrazie coś, czego nie ma, można sobie zadać pytanie, czemu tak się stało. Otóż stało się tak dlatego, że w 1911 roku Zygmunt Batowski opublikował wspaniałą, świetnie napisaną, magiczną, no jedyną w swoim rodzaju książkę o Norblinie pod krótkim tytułem Norblin, w której tak właśnie napisał. Na tym obrazie widać to, to i to. I w kolejnych latach wszyscy przypisywali z tego Batowskiego. Pikanterii temu fenomenowi nadaje fakt, że sam Batowski w zaciszu swojej pracowni nie dysponował żadną reprodukcją tego obrazu. On opisał to, co na nim widział, z pamięci na podstawie notatek, które wykonał u prywatnej kolekcjonerki, u której ten obraz widział. Po Batowskim zachowało się całe archiwum, ono jest dzisiaj przechowywane w archiwum PAN. Wiemy, że tam tego zdjęcia nie ma. Nie ma w ogóle przedwojennej reprodukcji tego obrazu. Więc mamy tutaj sytuację taką. Batowski u kogoś w domu zobaczył obraz, na kartce papieru napisał, co na nim widział, króciutko, no bo potem musiał wyjść z tego domu. W książce napisał no to właśnie, co zapamiętał,
opublikował to bez ilustracji i potem przez kolejne 100 lat kilka czy kilkanaście osób przypisywało Zbatowskiego bezrefleksyjnie to, co on zobaczył. I mimo tego, że obraz wisiał w galerii, to nie zadano sobie trudu, aby spojrzeć na ten obraz krytycznie. I to jest, proszę Państwa, jedna z tysiąca przygód, które spotkały twórczość Norblina i takich przypadków właśnie, że ktoś kiedyś coś napisał, a my to potem powtarzamy, w kontekście jego malarstwa jest na pęczki. Jak postaram się dzisiaj pokazać, z podobnym fenomenem mamy do czynienia także w przypadku biografii artysty. To znaczy to, że coś Batowski w 1911 roku napisał i opublikował, dla kolejnych badaczy stało się absolutną prawdą, która też ze względu na charakter tej książki, która jest po prostu długa, ciężka, no i taka solidna, sprawił wrażenie, że właśnie to już zostało zrobione, że monografia Norblina jest, możemy zająć się rzeczami dalszymi. I teraz, o czym ja dzisiaj będę mówił? Wbrew tytułowi tego wykładu, który miał być poświęcony fabrykowaniu Norblina, czyli takiej kategorii, jak historycy sztuki ulepili tego artystę, ja traktuję tę kategorię tylko jako rodzaj metafory. To znaczy będzie, tylko na początku powiem, jak Batowski sfabrykował Norblina, a potem zaproponuję, znaczy czym się posłużył, budując jego biografię, a potem przedstawię Państwu te nowe materiały, które udało mi się wydobyć właśnie, kiedy stwierdziłem, że nie trzeba się słuchać babci, że jakby Batowski mówi, załóż ciepłą czapkę, bo się przeziębisz, a ja jednak mówię, że zacznijmy od nowa. Więc krótko powiem o tym, z czego Batowski korzystał, a potem powiem, co innego da się o Norblinie znaleźć. I teraz, najważniejsze informacje, które powinni Państwo właśnie mieć na temat Batowskiego, że głównym punktem odniesienia, ze względu na sytuację, w której pisał swoją książkę, bo jesteśmy cały czas pod zaborami, on te badania prowadzi na początku XX wieku, bez pieniędzy, zdany jakby na łaskę i niełaskę arystokratów, którzy przyjmą go w swoich domach i pokażą mu te Norbliny, które tam mają. On opiera się, nie ma też pieniędzy na podróże. On jest bibliotekarzem we Lwowie, potem przenosi się do Warszawy. Więc pisze tę książkę bez pieniędzy w gruncie rzeczy. Nie śni nawet o zagranicznych kwerendach i opiera się niemal wyłącznie na rysunkach Norblina, które są dostępne właśnie w prywatnych domach kolekcjonerów. Z tych rysunków wyciąga rozmaite informacje. Tak jak tu Państwo widzicie, ten rysunek jest opisany jako Parigi i data 1768. Więc już Batowski wie, że w 1768 roku Norblin był w Paryżu. I takich rysunków Norblina jest właśnie masa, sygnowanych miejscem, gdzie one zostały wykonane. Niektóre z nich zawierają też informacje na temat tego, co wtedy artysta robił. Tutaj na przykład na odwrociu tej bitwy, którą pokazałem, jest napisane Norblin wykonał w roku 1769, w czasie, kiedy był u Casanowy, czyli u Francesco Casanowy, batalisty. No i pyk, Batowski, proszę Państwa, właśnie uzyskał datę, kiedy Norblin rozpoczął naukę u Casanowy. Na innych rysunkach Norblina Batowski odnalazł brudnopisy listów. Tutaj na przykład list do księcia Czartoryskiego i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie właśnie takich notatek, adnotacji, drobnych materiałów Batowskiemu udało się wycisnąć bardzo dużo informacji na temat życia artysty i z tej drobnicy właśnie zbudować pewną całość. Część kwerend wykonał korespondencyjnie, na przykład wysyłając listy do archiwów departamentalnych w tych departamentach we Francji, skąd Norblin pochodził, z pytaniem, czy są jakieś materiały, czy możecie mi wysłać. Takie same listy wysyłał do rodziny, do tych kolejnych pokoleń Norblina i tak dalej, i tak dalej. Więc jak Państwo widzicie, ten zakres źródeł, z których on korzystał, był dosyć zawężony. To raz, jeśli chodzi o materiały do biografii. Drugi problem, który będzie tutaj dla nas istotny, już zasygnalizowany w tym problemie ze sznurem, który miał coś ciągnąć, no ale nie może, dotyczy kanonu twórczości Norblina i tego, co uważamy za dzieła artysty. Tu szczęśliwie pani kuratorka wystawy, jakby to powiedzieć, żeby tu właśnie jakoś tak grzecznie to wszystko... Jest dużo Norblinów, które nie są Norblinami. W polskich muzeach, i to naprawdę muzeach pierwszego kalibru, znajdziecie Państwo prace, które funkcjonują z tym nazwiskiem,
bez znaku zapytania, które nie mają z nim absolutnie nic wspólnego. Ta praca akurat ma trochę wspólnego, prawdopodobnie to jest dzieło jednego z jego uczniów. Natomiast słynne właśnie wieszanie portretów przez lata, po prostu do uporu reprodukowane w podręcznikach do historii, nie jest pracą Norblina. Nie jest pracą Norblina też ta elekcja wisząca na Wawelu. Portret Marii Winterberskiej, te pracki maleńkie z Muzeum Narodowego w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie są też Norblinami prace, które pod jego nazwiskiem w ostatnich latach pojawiały się na rynku sztuki. Jak ten rzekomy znów portret Tereski Czartoryskiej, te dwa pejzaże, które tak naprawdę są autorstwa Georgesa Michela, czy te portrety, które sygnowane są co prawda Norblin, ale są autorstwa jego syna, który tak samo jak ojciec sygnował się tylko nazwiskiem, czy te prace, które to jest dosłownie miesiąc temu się pojawiły na rynku aukcyjnym, też z nazwiskiem Norblina. I z drugiej strony, więc widzicie Państwo pewną taką niestabilność tego, co jest Norblinem, a co nie, bo historycy sztuki do dzisiaj jakby tego nie uporządkowali. Mało tego, na rynku sztuki pojawiają się prace sygnowane Norblin. Tu Państwo na tym drugim obrazku widzicie na samej górze sygnaturę, które mimo tej wyraźnej sygnatury funkcjonują jako dzieła innych artystów. W tym przypadku ten rysunek próbowano sprzedać jako warsztat kasanowy. Więc tak, jesteśmy w sytuacji, w której biografia Norblina jest zbudowana na naprawdę wątłych fundamentach. Nie ma zgody co do tego, co rzeczywiście jest jego co jest jego autorskim dziełem. I wreszcie mamy też taką tendencję do myślenia o Norblinie w kategorii kilku dzieł, takich ikonicznych. Właśnie tego towarzystwa w parku, które pokazałem, kąpiących się, marionetek polskich z Krakowa, jakby małego zestawu obrazów. I niektóre naprawdę z najlepszych prac artysty, jak te kąpiące się, które na co dzień są prezentowane na głównej galerii Muzeum Puszkina w Moskwie, są właściwie w Polsce nieznane, albo znane bardzo wąskiej grupie specjalistów. Te kąpiące się, wydaje mi się, nigdy nie były w ogóle reprodukowane w Polsce w kolorze. Cały czas dokonujemy nowych odkryć. Takim przykładem jest ten Aleksander i Diogenes, który w zeszłym roku pojawił się na rynku aukcyjnym, kupiło go Muzeum w Łazienkach. Praca absolutnie kapitalna, do której nie ma żadnych źródeł, która przez lata była po prostu nieznana. Mało tego, istnieje bardzo dużo prac, które w moim odczuciu są pracami Norblina, jak choćby ta, którą Państwo teraz widzicie na slajdzie, które do tej pory właśnie były nieznane, a na rynku aukcyjnym prace Norblina, jak choćby ten rysunek przygotowawczy, który znamy właśnie z ryciny późniejszej, który pojawił się jako UE, tak naprawdę jest właśnie Norblinem. I takich mylnych atrybucji w ostatnich latach, uwierzcie mi Państwo, naprawdę jest więcej niż nam się wydaje. Więc ten Norblin, z którym obcował Batowski na podstawie dosyć wąskiego wyboru zdjęć i obiektów z prywatnych kolekcji, no, siłą rzeczy przez te 100 lat trochę się zmienił. Tu jeszcze tylko pokażę Państwu kilka innych przykładów. Też anonimowy rysunek z Luwru, który też jest Norblinem. Prace znane z kserokopii, przedstawiających rodzinne strony artysty. Czy ten niereprodukowany również do tej pory w kolorze w Polsce. Ostatnia, olejna praca Norblina, portret jego syna Sebastiana z 1809 roku. Więc ta krótka przejażdżka po slajdach i po tych pracach, których właśnie często nie oglądamy, już nam uświadamia, że inny Norblin jest możliwy. Że Norblin to niekoniecznie musi być ten zestaw faktów z jego życia, które znamy właśnie z monografii Batowskiego, Kępińskiej, czy z biogramów w Słowniku Artystów Polskich. I to też niekoniecznie muszą być te obrazy, które nam się już opatrzyły. Że za tym nazwiskiem może kryć się zupełnie inna postać. I teraz, co ja dzisiaj o tej zupełnie innej postaci chcę Państwu powiedzieć? Powiem to, co już napisałem. Znaczy krótko opowiem Państwu o swoim zajmowaniu się Norblinem w ciągu ostatnich 6 czy 8 lat. Większość z tych materiałów opublikowałem już w QArcie i w książce, która wyszła w tym roku w wydawnictwie Słowa Obraz Terytoria. I zacznę te może niekoniecznie alternatywną opowieść o Norblinie, ale tę serię właśnie nieznanych materiałów do jego życia
od fajerwerku. To znaczy od informacji dotyczących nie samego artysty, ale jego rodziny. Bo to, co ustalił Batowski, zanim powtórzyła Kępińska, Bernatowiczowa i inne postaci, to jest taka prosta historia. Norblin pochodził z małego miasteczka Missy-sur-Yonne, 60 km na południowy wschód od Paryża. Jego ojciec był tam właścicielem maleńkiej farmy i zajazdu dla powozów, takiej jakby stacji pocztowej. Więc mamy tutaj cały taki obraz prowincjonalnego życia, małe miasteczko, te pojazdy przyjeżdżają, odjeżdżają. Ci Norblinowie tam mieszkają 200 lat, no bo to jest taka rodzina, która tam jest udokumentowana w tych księgach. No i taka małomiasteczkowa francusko-sielanka. Tymczasem w archiwach Bastylii, które dzisiaj są w Paryżu przejęte przez archiwum Arsenału, znajduje się teczka zatytułowana krótko nazwiskiem Norblin, która jest zbiorem dokumentów sprawy założonej ojcu Norblina, kiedy był bardzo młody, miał 24 lata, która zawiera materiały dotyczące jego aresztowania, osadzenia w więzieniu w Bicêtre. Tu widzicie Państwo gmach tego więzienia. To było jedno z takich bardziej mrocznych, jak to się mówi, instytucji tego typu. Więc są tam listy policjantów między sobą wymieniane, opinie policjantów o więźniu, bardzo obszerny spis z przesłuchania, listy żony Norblina, która zabiegała o jego uwolnienie, a potem listy jego pracodawców, też zabiegających jakby o to, żeby mógł żyć normalnie, a nie za kratkami. Najciekawszy dla nas będzie ten obszerny protokół przesłuchania, bardzo szczegółowy, w którym Norblin jest zmuszony, ojciec Norblin jest zmuszony powiedzieć nie tylko o tym, jak złamał prawo, ale o tym też, kim jest. I z niego poznajemy zarys jego biografii. I ten rzekomo małomiasteczkowy Francuz jawi się w tych dokumentach jako postać nieco inna. Przede wszystkim jest prawdą, że rzeczywiście urodził się w Missy, ale bardzo szybko swoje rodzinne miasteczko opuścił, przeprowadził się do Wersalu, gdzie pracował jako handlarz specjalizujący się w produktach spożywczych. Ze względu na bliskość pałacu możemy domniemywać, że nie była to raczej kapusta i cebula, tylko bardziej wyrafinowane produkty. Bardzo szybko przerzucił się na handel jeszcze lepszym asortymentem, między innymi perfumami. Wiemy, że ojciec Norblina podróżował. Miał kontakty handlowe w Rouen, czyli w tym porcie, największym francuskim porcie północy, kontakty w Marsylii. Sam jeździł do Holandii, miał kontrahentów w Amsterdamie, odbył też podróż do Londynu i obrał też podróż do Niemiec. I to już nam mówi bardzo dużo o dyspozycji społecznej tej rodziny jego syna. Znaczy Norblin, który przyjechał do Polski, nie jest pierwszym Norblinem, który podróżuje. Jego ojciec też ruszał się w promieniu 700 kilometrów. Znaczy cała ta rodzina ma już pewne predyspozycje do ruchu i robienia pieniędzy. Zajmował się importowaniem do Paryża właśnie takich półproduktów do wytwarzania perfum, ale też książek, rycin i przede wszystkim, i za to trafił do więzienia, antykrólewskich, wywrotowych publikacji związanych z ruchem jansenistycznym. To są takie wojny teologiczne, w które tutaj nie będę tego analizował. Natomiast dystrybuował też w Paryżu periodyk, który nazywał się Nouvelle Ecclesiastique, Nowiny Kościelne, które wbrew tytułowi, to nie był taki tygodnik Rycerzyk Niepokalanej. To był tygodnik, który opisywał wykroczenia księży. Znaczy, jeśli w jakiejś parafii ksiądz zażądał za pogrzeb osoby ubogiej wygórowanej kwoty, w tym periodyku było to odnotowane. W sensie to były komunikaty księża są chciwi na przykład. I właśnie Norblin ojciec sprzedawał te gazety w Paryżu. Policję próbował przekonać, że miał tylko jednego odbiorcę. To wydaje się mało prawdopodobne. To prawdopodobnie był kolportaż na szeroką skalę. Więc Norblin trafił za to do więzienia. Żona, która była w tym czasie w ciąży właśnie z naszym artystą Jean-Pierre'em, zabiegała o wyciągnięcie go stamtąd, pisała błagalne listy do policjantów. I jak się wydaje, udało jej się to. To jej zabiegi doprowadziły do wypuszczenia Norblina po jakimś czasie właśnie z więzienia. Wiadomo, że on tam krwawił, mdlał, był bardzo w słabej kondycji zdrowotnej. Przy czym opuszczając więzienie musiał obiecać policji, że na zawsze opuści Paryż. Czego, co ciekawe, nie zrobił, ponieważ
Z kolejnych listów z tej teczki dowiadujemy się, że policja krótko po wypuszczeniu Norblina podjęła intensywne próby zidentyfikowania jego obecnego miejsca przebywania, co im się nie udawało, bo kazano mu wyjechać w rodzinne strony, tam nikt o nim nie słyszał. I Norblin ukrywał się przed policją w Paryżu w swojej nowej pracy, którą była znów, i tu widzimy jakby pewną ścieżkę awansu, on naprawdę pnie się do góry, była praca w manufakturze fajansu działającej na przedmieściach Paryża. Nie wiemy co prawda, co tam konkretnie robił, ale wiemy, że musiał mieć świetne relacje z dyrektorem tej fabryki, ponieważ to dyrektor tej fabryki prosił policję, żeby tego Norblina nie prześladować, nie ścigać, że on jest mu potrzebny, że jest kompetentnym, wykwalifikowanym pracownikiem. No ja bym oczywiście chciał wierzyć, że skoro to jest fabryka fajansu, więc też tam coś się projektuje, że wcześniej handlował rycinami, więc jakieś kontakty ze światem sztuki ten Norblin ojciec musiał mieć. No to jest oczywiście póki co spekulacja. Ostatecznie niestety policjantom udało wykurzyć się Norblina ojca z Paryża. On rzeczywiście prawdopodobnie pod koniec lat 40. przeniósł się do tego rodzinnego Missy i tam młody Norblin dorastał. Ale tak jak już powiedziałem, jeszcze raz to podkreślę, to wyciągnięcie postaci ojca z niepamięci pokazuje nam dyspozycję społeczną tej rodziny. No najważniejszy będzie tutaj ruch. Skłonność do mobilności społecznej, do udawania się w podróż kilkaset kilometrów po to, żeby zarobić. Czyli Norblin nie jest po prostu pierwszym Norblinem, który opuszcza Francję za pieniędzmi. Więc to już pierwszy nasz punkt. Tu tylko sygnalnie pokazuję Państwu podpis Norblina ojca już na akcie chrztu jego syna. I te księgi parafialne z Missy przyniosły też, bo ten dokument Batowski znał. Znał go z odpisu wykonanego przez Francuzów na jego prośbę. Ale w tej samej księdze udało się mi znaleźć jeszcze jeden odpis, ciekawy w kontekście tej rodziny, odpis dotyczący śmierci nieznanego dotychczas brata artysty, Louisa, który zmarł w dzieciństwie, więc Norblinowie mieli tylko tych dwóch synów. Po śmierci brata ten nasz Norblin został dziedzicem całego majątku tej rodziny. Więc to jest jakby pierwsza nabula problemów związana z tą problematyką. Druga dotyczyć będzie młodości Norblina. I tu niestety odkrycia już nie będą tak spektakularne, ale wydaje mi się będą taką ciekawą addendą i korygendą do biografii artysty. Dotyczy to przede wszystkim chronologii. Znaczy pewne daty udało się przesunąć. Bo to, że Norblin na jakimś rysunku napisał, że w 69 był w pracowni kasanowy, to nie znaczy, że wtedy rzeczywiście rozpoczął tam tę karierę. Znajdujemy go już w 65 w wpisie w aktach Akademii Królewskiej, gdzie Norblin został przyjęty już jako uczeń kazanowy. Z tych samych dokumentów, też już publikowanych wcześniej, to już nie są moje odkrycia, dowiadujemy się też, gdzie Norblin mieszkał. I ta geografia paradoksalnie jest chyba bardziej interesująca niż chronologia. Dlaczego? Ten niebieski kwadracik w środku to jest miejsce, gdzie Norblin mieszka. Ten niebieski kwadracik po prawo to jest miejsce, gdzie Norblin powinien uczyć się u swojego mistrza, Kazanowy, gdzie on prowadzi ten swój warsztat. A ten niebieski kwadracik w drugim końcu to jest lokalizacja Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Dlaczego to jest istotne? Bo typowy dzień Norblina powinien wyglądać tak, że rano z domu wychodzi do Kazanowej i tam cały dzień rozciera farby, robi jakieś prace pomocnicze, rozpala ogień w piecu. No to co robią uczniowie? Natomiast w akademii może lekcje rozpocząć dopiero o godzinie 18 albo o 16, bo Paryska Akademia Malarstwa i Rzeźby to nie jest taka szkoła jak dzisiaj, tylko to jest szkoła, która oferuje kursy, w gruncie rzeczy, wieczorowe. Co oznacza, że Norblin przez te wszystkie lata non-stop chodzi po mieście. I proszę Państwa, Paryż nie wygląda tak jak dzisiaj, że są bulwary, chodniki i bruk, tylko tam wszędzie jest błoto. To znaczy jego życie w Paryżu to było życie w ruchu, w błocie, w biegu, cały czas jakby z tą teczką, chodzenie po mieście. To nie jest tak, że to jest
Młody artysta, który jest pączkiem w maśle. To jest chłopak, który naprawdę, no, nie chcę też budować takiego dramatycznego obrazu, że Norblin był jak Wokulski w lalce, że właśnie musiał swoje jakby wycierpieć, nachodzić się, że ta edukacja miała taki charakter ciężki, no ale ta mapa jego podróży po mieście to sugeruje. Wiemy też, że ta pracownia Kasanowy cieszyła się świetną renomą, jeśli chodzi o nazwisko artysty. Natomiast realne doświadczenie uczniów, którzy tam pracowali, było zupełnie inne. Wiemy, że Kasanowa z kilkoma z nich był w bardzo ostrych konfliktach. Jeden z tych uczniów, Jacques-Philippe Lutterbourg, no tam prawie to szło na noże. Nie chcę też tak dramatyzować i może jakby trochę to podkręcam teraz, jak mówię. Natomiast no, kilku uczniów Kasanowy miało przekonanie, że mistrz ich wykorzystuje. Że skala ich powierzanych im zadań wykracza poza proces edukacji i że są oni traktowani jako podwykonawcy w manufakturze obrazów. Że niekiedy wykonują całe obrazy, a Kasanowa trochę przesadza, sygnując je wyłącznie swoim nazwiskiem. I wydaje się, że fakt, że Norblin tak długo u tego Kasanowy siedział, no sugeruje, że nie miał chyba alternatywy. Znaczy, wielu artystów od tego Kasanowy uciekało. Lutterbourg pożarł się z nim w atmosferze skandalu komentowanego przez Diderota, innych krytyków. Cały Paryż o tym mówił. Oni, ci panowie publikowali na siebie pamflety, to pisała o tym prasa. To był taki no, temat dla brukowca, to jak Kasanowa traktuje swoich studentów. A Norblin wytrzymał tam naprawdę podejrzanie dużą ilość lat. Tylko sygnalnie pokazuję Państwu właśnie kilka takich prac z tego okresu, czy zachowany do dzisiaj szkicownik Norblina właśnie z pracowni Kasanowy, zresztą wielokrotnie recyklingował potem jako dorosły człowiek te formy. Bardzo ciekawe informacje dotyczące takiej no, trudnej właśnie pozycji Norblina w młodości pochodzą też ze wspomnień dotyczących Gabriela Bukiera, niezbyt utalentowanego, jak Państwo widzicie po tym portrecie, artysty, który odnotował, że Norblin w młodości był zmuszony do seryjnego właśnie kopiowania prac swojego nauczyciela, rzekomo naprawdę w ilościach hurtowych, w sensie 30 egzemplarzy, jedna praca. Więc to jest taki obraz nie Norblina, który pod skrzydłami geniusza opanowuje zawód malarza, tylko który no gdzieś tam na strychu, chałupniczo, na handel, na taki jarmark miejski wykonuje po prostu masowe prace, żeby zarobić na chleb. No też nie wiemy, niewiele wskazuje na to, żeby ta rodzina Norblinów, która została w misji, była na tyle zamożna, żeby mu w tym Paryżu pomagać. On prawdopodobnie bardzo wcześnie musiał zarabiać na siebie i takim... taką jakby perspektywą na wybicia się z tej biedy mogło być związanie się Norblina z Królewską Akademią Malarstwa i Rzeźby, nie tylko jako uczeń, ale przede wszystkim jako stypendysta. I rzeczywiście wiemy, że w połowie lat 60. Norblin dzięki rekomendacji jednego z profesorów został wskazany jako stypendysta. Zapewniono mu mieszkanie, zapewniono mu wyżywienie i też taki indywidualny zestaw kursów, nie tylko malarskich, ale też intelektualnych. Czytano na przykład tym uczniom, stypendystom teksty historyków antycznych, uczono ich o kulturze literackiej, jakby próbowano z nich zrobić inteligentów. I Norblina, rzeczywiście jeden z profesorów, wskazał, że on powinien mieć to stypendium, niezdolny, niech się uczy. Natomiast błyskawicznie inni koledzy się zorientowali, że to jest wbrew regulaminowi, że powinien być konkurs na to stypendium. I Norblin na króciutki okres właśnie dostał jakby ten przywilej mieszkania, jedzenia, praczki, no i tych kursów, no i przede wszystkim te pieniądze, po czym w wyniku właśnie ujawnienia tego nieregulaminowego charakteru przyjęcia wyrzucono go po prostu z tego domu i wyrzucono go ze szkoły. I on dopiero w tym momencie rozpoczyna te swoje podróże, jedzie do Spa, jedzie do Londynu, szuka protektora, szuka kogoś, kto go zatrudni. No i gdzieś na tej trasie spotyka Czartoryskich i razem z nimi trafia do Polski. I tutaj też udało mi się ustalić drobną rzecz, ale bardzo interesującą, mianowicie konkretny moment, kiedy rzeczywiście w tym 74 Norblin trafia do Polski. To udało się zrobić na podstawie analizy rachunków księstwa w
pałacowych rachunkach odnotowano po prostu prace związane z przygotowaniem mieszkania dla artysty. 5 sztuk obicia do stacji Nerbleina, jeszcze nie potrafiono go zapytać, hurtowe zakupy prześcieradeł, po prostu meblowanie i organizowanie pokoju w oficynie pałacowej Pałacu Białokwietnego, czyli tam przy Pałacu Saskim, w którym Norblin mógłby zamieszkać. Norblin zresztą nie był wtedy jedynym Francuzem przywiezionym przez księstwo z ich podróży do Paryża. Księżna Izabela Czartoryska była już wtedy w miłosnej relacji z Dukiem de Lazan i przywiozła sobie też z Paryża pokojówkę. I Norblin prawdopodobnie razem z tą pokojówką w ogóle do Paryża, do Warszawy przyjechał. Też z nowości, które udało się ustalić, jeśli chodzi o relacje Norblina z Czartoryskimi, w której my zazwyczaj widzimy taką relację Norblin właśnie dekorator, Norblin, który maluje te kiermasze, fête galante do pawilonów powązkowskich. To pierwsze to nie jest moje ustalenie, to drugie jest tylko moim. Norblin dostawał też hałtury od księcia Czartoryskiego, który był zaangażowany w Komisję Edukacji Narodowej i który podsuwał Norblinowi zlecenia nie artystyczne, a usługi drukarskie. Norblin drukował dla Komisji Edukacji Narodowej takie duże plansze do właśnie dekorowania sal, gdzie uczyli się uczniowie. Czy znane Państwu już oczywiście te cykle dla szkoły kadetów prezentowane na wystawie na zamku, do których też udało mi się znaleźć jedną notatkę, która być może może być jakimś punktem odniesienia, jeśli chodzi o datowanie, bo 25 kwietnia 1981 roku zachowała się asygnata na wypłacenie Norblinowi 533 zł. I albo to dotyczy właśnie zamówienia na te metamorfozę Owidiusza dla szkoły kadetów, albo co mniej prawdopodobne dla obrazu przedstawiającego wizytę komendanta w tejże szkole, więc znów rachunek odnaleziony pozwala nam doprecyzować tu pewne datowania. Inne ciekawe źródła dotyczące pozycji Norblina na dworze Czartoryskich pochodzą z też takich dosyć nieoczekiwanych dokumentów, których dotychczas nie szukano, na przykład wypisów osób stułmających. Bo niektórzy z dworaków pracujących na dworze mieli przywilej jedzenia na koszt księcia. I takich stołów na dworze Czartoryskich było kilka. Był stół tych osób, które mają zaszczyt zjeść z samym księciem i jego żoną Izabelą, i Norblin do tego grona nie należał. Norblina znajdujemy przy innym stole z guwernerami, z nauczycielem muzyki, z nauczycielem historii i tak dalej, z pokojowcem i tak dalej, z sekretarzem i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, znajdujemy go nieregularnie. Czasem jest, czasem nie ma. Prawdopodobnie dlatego, że czasem jest po prostu w podróży, na przykład u Radziwiłłów w Nieborowie, dlatego by znikał. Natomiast co ciekawe, Norblin nie tylko nie należy do elity dworu, ale też nawet w tej swojej grupie właśnie guwernerów nie ma tych przywilejów, które przysługują innym. Czyli na przykład jego żona nie ma przywileju jedzenia na książęcym stole. Żona je w domu. A inne żony pojawiają się. Pani Norblin nie jest tutaj jakby crème de la crème tego towarzystwa. Co też nam pokazuje taką chwiejną pozycję artysty w tym środowisku, czego niestety nie jesteśmy w stanie skonfrontować z jego zarobkami. Bo jedyny raz, kiedy udało mi się Norblina znaleźć w liście wypłat, w tym okresie, kiedy związany był z Czartoryskimi kontraktem, prawdopodobnie 10-letnim, od 1784 do 1784, znajduje go tylko w ostatnim roku tego kontraktu, i to w roku, kiedy realizuje właśnie te wielkie pano dekoracyjne dla powązek, te kiermasze, co są dzisiaj w Krakowie. Więc wtedy zrealizował największe dzieła sztuki i nie jest jasne, czy ta duża kwota, którą tutaj widzimy, ponad 4000 zł, to jest tylko jego miesięczne wynagrodzenie za pracę guwernera, za uczenie księżniczek i książąt rysunku na dworze, czy też uwzględnia to wynagrodzenie właśnie za te prace malarskie. I ponieważ dla wcześniejszych lat te listy wypłat się nie zachowały, no jest to wielka zagadka. Więc tu wydawać by się mogło, że zarabiał dużo, no ale jest to właśnie ten niefortunny rok, kiedy wiemy, że najwięcej też zrobił. Więc nie wiemy, czy wcześniej nie było inaczej.
Ciekawe informacje na temat pozycji Norblina na dworze Czartoryskich przynosi też korespondencja rodziny, której też ani Batowski, ani kolejni badacze nie zadali sobie trudu przejrzeć. Bo są gigantyczne ilości listów Izabeli Czartoryskiej, jej córki Marii Wirtemberskiej, Adama, brata, w sensie księcia Czartoryskiego i tak dalej, gdzie, co ciekawe, ten Norblin rzeczywiście się dosyć często pojawia. W różnych sytuacjach. Czasem się mówi, jaki Norblin ma humor, czasem mówi, że przyszedł na podwieczorek, jakie ma plany, gdzie jedzie, z kim rysował, co dzieci obecnie robią. Czasem, co ciekawe, Norblin pojawia się w kontekście postaci dotychczas z nim niekojarzonych. Na przykład Józefa Klemensa i jego żony Doroty, którzy tutaj dla nas będą o tyle istotni, że wydaje mi się, że Norblin nie tylko ich znał, nie tylko jakby jego pracę, jak tu widzicie Państwo z tego slajdu, księżna im ofiarowywała, ale prawdopodobnie też to właśnie Dorotę Barbarę sportretował. Ta praca, która znajduje się na wystawie, którą pierwszy raz publikowana, no to jest świetny jakby brawa dla pani kurator, że to się udało wydobyć. Właśnie nowinka, no praca, która była nieznana i nagle na zamku się pojawia, z identyfikacją modelki no mamy duży problem, bo ona jest opisana na odwrocie, że to jest Aleksandra Ogińska, do której nie jest podobna i prawdopodobnie jest to właśnie ta Dorota Czartoryska, do której mamy kilka innych obrazów, której nosek, ta mała bródka pasuje, więc to pojawia nam się kolejna patronka z kręgu Norblina. No i tu, co Państwo widzą na slajdzie, to przed chwilą powiedziałem. To znaczy, że w innych tych listach właśnie pojawia się już nie w kontekście innych swoich zleceniodawców, tylko właśnie swoich drobnych funkcji. Tego, że właśnie pracuje, jaki ma humor, gdzie bywa. I co ciekawe, Norblin nie znika zupełnie z pola naszego widzenia w momencie, kiedy nominalnie kończy pracę dla Czartoryskich, bo jego kontrakt skończył się prawdopodobnie w 1984 roku, ale artysta powraca też w latach 90. Co ciekawe, nie z zapłatami za pojedyncze jakieś zlecenia, w których moglibyśmy widzieć właśnie zapłatę za obraz, tylko pojawia się w wynagrodzeniach miesięcznych. No tylko znów nie wiemy, czy po prostu wrócił z jakimś dłuższym zadaniem, czy na przykład jest to rodzaj, no tak dramatycznie powiem, ale czy nie jest to rodzaj jałmużny, no bo to jest okres politycznych zawirowań, artystów w Warszawie bardzo słabo sobie radzą, więc być może Czartoryscy po prostu w czasie insurekcji kościuszkowskiej by Norblinowi tak troszeczkę dopomagali. To tyle, jeśli chodzi o tych głównych patronów kojarzonych przez nas z artystą. I kilka słów chciałbym powiedzieć o kilku innych postaciach. Zaczynając oczywiście od króla, czyli najważniejszego w tym mieście zleceniodawcy, o którym oczywiście wiadomo i to historycy świetnie opracowali. Dorota Ruszczak niedawno napisała świetny tekst na ten temat, który u Norblina kupił dużą ilość obrazów, które tu Państwo widzicie na slajdzie, ale który kupował u Norblina także rysunki, co udało się ustalić na podstawie analizy i kwerendy po prostu w rachunkach królewskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych. I tu właśnie listy takich rysunków Państwo widzicie. Z korespondencji z kolei rodzinnej, o której wcześniej wspomniałem, udało się ustalić, że ta transakcja nie przeszła bynajmniej między królem a Norblinem, a pośredniczką była Izabela Czartoryska, która po prostu przekonała króla, żeby kupił jakieś prace od artysty z jej dworu. Tu oczywiście fajnie byłoby wierzyć, że podobnie było w przypadku tych obrazów, że to Izabela Czartoryska, jako właśnie ta główna patronka, w cudzysłowie, artysty, pośredniczyła właśnie w naganianiu mu innych klientów. I to znalezienie rachunku na rysunki króla jest o tyle, zakupione przez króla, jest o tyle interesująca, że wydaje mi się, że większość z tych prac przetrwało do dzisiaj i że jesteśmy w stanie konkretnie je zidentyfikować po samych tytułach, bo to są dosyć charakterystyczne i rzadkie w twórczości artysty motywy, jak właśnie ten grający na bębnach czarnoskóry mężczyzna, czyli Le Timbalier, czy ta praca na dole to byłaby ciekawość
te dwie kobiety biegnące po wieniec miłosny mogłyby się kryć pod tytułem Mały wyścig, czy Menuet jako Menuet. Zresztą te prace też łączy wspólna oprawa, co potwierdzałoby, że właśnie pochodzą, jak Państwo widzicie, te złote, taka złota ramka, co sugeruje właśnie, że należały do jednego zespołu. Więc tu właśnie pokazuję te nieznane prace z kolekcji Króla. I tych prac było rysunkowych więcej. W innym rachunku mowa o zakupie dwóch obrazów za astronomiczną kwotę 60 dukatów, przy czym w kolejnych dokumentach jest sprecyzowane, że te obrazy to tak naprawdę gwasze przedstawiające kolejny pomnik Jana III Sobieskiego i widok na kaskadę w Łazienkach. I co ciekawe, tutaj rachunki zawierają jasną informację, że król płaci nie tylko za pracę, ale też za poprawienie tych prac podług uwag, które uczynił. To znaczy, król bezpośrednio mówi, co Norblin zrobił źle i jak ma poprawić, żeby mu się podobało. Więc mamy tutaj też sygnał, że Norblin dostosowuje się do gustów i oczekiwań swojej klienteli, skoro na takie zapisy w rachunkach się zgadza. Zupełnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o takie poszukiwania źródłowe dotyczące właśnie klienteli Norblina, okazały się materiały związane z rodziną Potockich, na które ja trafiłem przypadkowo, bo w ogóle się nie spodziewałem, że on tutaj będzie. Znana jest oczywiście historia, że Wincenty Potocki posiadał w swoim zbiorze 3 rysunki Norblina. Ten katalog był opublikowany drukiem. Profesor Andrzej Rotermund świetnie tę kolekcję Potockiego omówił. Wiadomo też, że Norblin w Rycinie powielił jeden z obrazów Rembrandta, w cudzysłowie, tak naprawdę Livensa, znajdujący się w kolekcji właśnie Potockiego. I to był ten Potocki, o którym wiedzieliśmy, że Norblin miał z nim coś do czynienia. Ale w korespondencji adresowanej do Ignacego Potockiego okazało się, że i tam Norblin był świetnie znany. I jeden z nieznanych niestety z nazwiska znajomych Ignacego prosił, aby przesłać mu wykonany przez Norblina portret tej postaci. Więc jak Państwo widzicie, już ten krąg magnatów, którzy z usług Norblina korzystają, nam się naprawdę rozszerza. No bo widzieliśmy już tę Dorotę z Jabłonowskich Czartoryską. Teraz mamy Ignacego Potockiego i tu kolejne postaci w moim zdaniem w kolejnych latach dojdą, że tu po prostu badacze, no bo ja też nie jestem, wiecie Państwo, takim programowo badaczem pracującym w archiwach. Są tacy, którzy to robią lepiej i profesjonalnie i te postaci będą wypływać moim zdaniem. To się zaraz okaże, że to naprawdę jest pół Warszawy tej salonowej, która do Norblina po jakieś zlecenia się kieruje. Innym takim ciekawym ustaleniem, też niby drobnym, taką właśnie addendą, korrigendą, są materiały dotyczące relacji Norblina z Radziwiłłami. Wiadomo, że zaraz po tym, kiedy Norblinowi się skończył kontrakt z Czartoryskimi, no rzeczywiście był w potrzebie, miał żonę, dużo dzieci, dzieci jedzą, dziecko kosztuje w XVIII wieku tyle, co i dzisiaj. No po prostu musiał znaleźć drugą pracę. I wydaje się, że Radziwiłłowie właśnie byli dla niego tym planem B. Helena Radziwiłłowa miała dużo dzieci, dużo córek. No, posiadanie nauczyciela rysunku było w modzie. On błyskawicznie w tym Nieborowie się i w warszawskim Pałacu Radziwiłłów zakorzenił i dla Radziwiłłów tworzył. Najsłynniejszą pracą jest oczywiście Jutrzenka. Plafon w pawilonie w świątyni Diany w Arkadii, który dotychczas datowany był hipotetycznie przez Zygmunta Batowskiego. Jak się okazuje, trafnie. Batowski datował to na około 1782-84. Konserwatorzy w kolejnych latach dopatrzyli się na sygnaturze ostatniej cyfry 9, zmienili datowanie Batowskiego na 89. To zostało przyjęte w literaturze. Niestety także przeze mnie i bije się w piersi, że uwierzyłem właśnie konserwatorom. A w listach Izabeli Czartoryskiej udało się znaleźć informację, że sygnatura kłamie, a właściwie została źle odczytana. A tak naprawdę fresk powstał właśnie w latach 82-84, bo w jednym ze swoich listów Czartoryska pisze do córki, że salon świątyni w Arkadii jest niemal skończony. Jutrzenka Norblina przypomina wszystkie jego kobiety, które widziałaś. Nie jest piękna. Jest gruba, czerwona i brzydka. Konie są wspaniałe. Niebo czarujące, światło piękne. Małe amorki, miłe. Pan Norblin przyjeżdża niebawem, aby dokończyć dzieło.
I nie tylko ten nic jest ciekawy dlatego, że Izabela Czartoryska uważa, że Jutrzenka jest gruba i brzydka, tylko właśnie dlatego, że mamy tę datę i jak Państwo się przyjrzą sygnaturze, ta dziewiątka na końcu jest oddalona tak naprawdę od prawdziwej daty, w której tutaj jest czwórka, tutaj jest cztery, tylko jest zamazane i tu błędnie zinterpretowano, że tutaj może prawiał po prostu w 89. Może to jest XIX-wieczny dopisek, natomiast tu jest końcówka jedynki, siedem, dół ósemki i czwórka. I tak naprawdę Batowski miał absolutną rację, więc chwała Batowskiemu. Inne ciekawe i chyba ciekawsze tak naprawdę niż ta korekta dat materiały dotyczące Norblina u Radziwiłłów pochodzą z kolejnego, dosyć nieoczekiwanego źródła, mianowicie z korespondencji guwernantki, która pracowała dla tej rodziny. Jak już widzieliśmy wcześniej, no Batowski wstydził się trochę, że właśnie Norblin był guwernerem. Alicja Kępińska, ta druga monografistka, też to jest takie, ojej, nauczył te dzieci, że to jest takie właśnie, artysta powinien, wiecie Państwo, artysta powinien tworzyć te oleje, a nie jakby z księżniczkami rysować amorki w koszyku róż. Więc ci badacze jakby z automatu po prostu nie szukali wśród guwernerów. No a potem się właśnie sięga po listy guwernantki Radziwiłłów, pisane do Radziwiłłów i okazuje się, że tam jest Norblin co 10 stron. No i znów, w korespondencji, zresztą bardzo ciekawa postać tej guwernantki, to jest Madame Du, pisana łącznie albo ze spacją Du, spacja Hu z H na początku, lotarynka, która też bardzo bliska współczesnej mentalności postać, która bez żalu zostawiła swojego męża we Francji, wyjechała do Polski zarabiać na siebie pieniądze i prowadzić niezależne życie bez właśnie tego chłopa, który ewidentnie jej tam we Francji ciążył. Więc tak, Madame Du świetnie znała się z Norblinem i w listach bardzo często o nim pisze, często o rzeczach drobnych. Właśnie, że tu Norblin pracuje z księżniczkami, tu rysują właśnie te amorki, tutaj przykładają pod szybę, że na przykład Norblin każe dziecku przyłożyć rycinę do szyby, kartkę papieru i odrysowują. I ojej, udało się. No i taka filozofia, wiecie Państwo, no nie były to bardzo trudne zadania artystyczne, które on tej młodzieży magnackiej powierzał. Dostajemy też dużo takich drobnych, malowniczych szczegółów z życia właśnie Norblina na dworze. O jakiej godzinie są te lekcje rysunku, ile one trwają i tak dalej, i tak dalej. Ale pojawiają się też wzmianki polityczne. Na przykład co Norblin mówi o tym, co się dzieje w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Co mówi o Jakobinach, co mówi o Kołłątaju, co mówi o Saint-Culottach. I Norblin tu się jawi jako postać nie taka gorąco rewolucyjna, tylko taka umiarkowana, że jakby na dworze Radziwiłłów nie będzie jakby dolewał oliwy do ognia, tylko będzie tak subtelnie krytykował też tych radykałów, że są zbyt radykalni, chociaż jak wiemy, w rzeczywistości ostatecznie sam tak naprawdę z nimi sympatyzuje. I druga bardzo interesująca rzecz, która wyszła z tych listów guwernantki, to jest dosyć drastyczne przesunięcie daty wyjazdu Norblina z Polski. Powszechnie przyjmuje się, i to znów Batowski, Kępińska, dwie wielkie monografie artysty i wszyscy po nim, przyjmują, że Norblin wyjechał z Polski po pełnych 30 latach w 1804. Guwernantka mówi z kolei, że wyjechał 8 lat wcześniej, w 1796 roku, zaraz po upadku Rzeczpospolitej, że próbuje wynieść się do Paryża. Ostatecznie ten jego wyjazd jest trochę opóźniony o kilka miesięcy, ale wiemy, że dołącza do niego żona, co sugeruje, że jednak wyniesie się z całą rodziną. I w kolejnym okresie, tym między 1796 a 1804, widzimy, że jednak Norblin próbował wyjechać do Paryża i zostać tam. Nie udało mu się to. Znowu wrócił do Polski, pojechał do Strasburga i znów histerycznie przemieszcza się po Europie, szukając pracy. Tu za chwilę do tego dojdziemy, ale z listów z kolei z kręgu króla Stanisława Augusta, kiedy on już jest w Grodnie, piszą do niego informatorzy, że ktoś spotkał Norblina w Paryżu i co ten Norblin powiedział. I to też jest właśnie, to było nieznane do tej pory. I dowiadujemy się na przykład, że Norblin, będąc w Paryżu, informuje swoich polskich przyjaciół, że artyści w Paryżu są w biedzie i że umierają z głodu. No co jest ewidentnie komunikatem takim,
że on może by jednak wrócił do tej Polski, tylko żeby ktoś go zatrudnił. No wiecie państwo, to jest takie, jak żalimy się komuś, że a, moja praca mnie już męczy, jakbym miał propozycję lepszej, to bym ją przyjął. No to jest ton informacji, które Norblin przesyła tutaj do Polski. Co ciekawe, na kilku jego rysunkach, na odwrociach, mamy te informacje już, o których mówiłem, że on często zapisywał na nich różne rzeczy, a czasem też rysował na pracach, które, na papierach, które wcześniej były czymś innym, na przykład jego notatkami. I na przykład mamy właśnie z tych lat 95-96 obliczenia finansowe. Na co ile ma? Ile go będzie pranie kosztować? Ile wydano na pończochy? Ile wydano na opał? I na przykład takie notatki. Co za diabelska zniżka? To przecież bankructwo. Znaczy on ewidentnie jakby pisze o swoich problemach finansowych. Jeszcze jakby w Polsce tuż przed tym wyjazdem. I tutaj coś się dzieje. I ten kryzys finansowy, ta histeria, ta migracja, to, że właśnie jedzie do Paryża. Potem w Paryżu mówi Polakom, że tutaj nie można żyć, że jednak coś innego by się nadało. No to jest też jakby coś nowego. Ta ekonomiczna biografia Norblina nie została do dzisiaj w ogóle napisana czy wydobyta. I pewnym zaskoczeniem w tym wszystkim są kolejne ekonomiczne dokumenty dotyczące Norblina, bo właśnie z tych jego narzekań, z tych podliczeń jawi się taki obraz, że on po prostu no boi się, jak utrzyma tę wielodzietną rodzinę, bo on miał naprawdę gromadkę dzieci. Aż tu nagle znikąd, w 1800 roku, w archiwach departamentalnych w Melun, w tych jego rodzinnych stronach, znajduje się akt zakupu fermy za 10 tysięcy franków. Naprawdę dużą kwotę. Fermy, no to tak jak dzisiaj państwo, kupujecie gospodarstwo, oddacie w dzierżawę i macie stały dochód, jesteście rentierami. Znaczy on mimo tych problemów finansowych jednak musiał mieć tak duże oszczędności, że w 1800 roku zdecydował się już je hurtem zainwestować w coś, co jakby zapewni tą stabilizację. No i znów pewna niewiadoma. On jest wtedy w Polsce teoretycznie. My Polacy, polscy badacze wierzą, że on w 1800 roku już się tutaj zainstalował, a kupuje majątek we Francji. I rzeczywiście on ma już tę ziemię tam. A w Polsce mamy cały czas o nim źródła 1801, 1802, 1803, 1804. Rysunki z Puław, duże ilości rysunków z Puław. Z różnych pór roku, bo tam Luiza Pruska odwiedziła Puławy, była feta na jej cześć. No wiemy, że miesiąc po miesiącu on tam był. A mimo to no, miał już ziemię we Francji kupioną, więc teoretycznie powinien tam gospodarzyć. No i ja nie potrafię jakby odpowiedzieć jakby czemu. To wszystko tak się dziwnie miesza, no ale jest to też jakby rzecz do zbadania, ten właśnie, jak to się nazywa, taka fata morgana, no, o tym okresie 1796-1804, kiedy rzekomo powinien być w Polsce, jak wierzą Polacy, a tyle rzeczy we Francji robi, no trudno jest cokolwiek powiedzieć. Jeśli chodzi o tę farmę, o której tak krótko wspomniałem, też w polskich badaniach przyjęło się, że to jest farma w Provence. To też okazała się nieprawda. Provence to jest takie średniowieczne miasteczko. Ta farma tak naprawdę jest położona 10 czy 15 kilometrów na północ, w takim, no po prostu w dziurze. Tam nie ma nic, to jest w polu. To zresztą lokalizacja tej farmy, którą się właśnie udało na podstawie tych aktów notarialnych wyśledzić, też wiele tłumaczy, jeśli chodzi o życie rodzinne Norblina, bo wiemy, że jak on już kupił tę farmę i powiedział tej swojej drugiej żonie, że chciałby się na stałe przenieść do Francji, to ta żona podniosła lament i alarm, że ona nie chce tam żyć. No i dziwne mi się wydawało, czemu ona nie chce żyć w tym Provence? To jest naprawdę ładne miasteczko. No i potem właśnie wyśledzenie prawdziwej lokalizacji tej farmy, no in the middle of nowhere, po prostu w dziczy, no wyjaśnia, czemu ta pani Norblin nie chciała z tymi dziećmi się tam przenieść, no bo tam nic nie ma, tam nie ma miasta, tam nie ma żadnej rozrywki, no to jest po prostu dziura. Norblin postanowił wywieźć swoją rodzinę do dziury. I ta rodzina podniosła oczywiście lament. Zresztą Norblinowa potem próbowała się z nim rozwieść, on był fatalnym mężem. Wiemy, że stosował przemoc, przymuszał ją też prawdopodobnie do pożycia. Ona się skarżyła Tadeuszowi Kościuszce, to są sprawy znane, ja nie będę o nich teraz mówił, ale to nie było. Norblin nie był ciepłym ojcem ani kochającym mężem, przynajmniej dla swojej drugiej żony.
I tu już będę starał się podsumowywać, też tylko tak sygnalnie pokażę inne takie właśnie notarialne znaleziska, które obawiam się Państwa nie muszą ekscytować, no bo mało kto w ogóle się ekscytuje poszukiwaniami właśnie w aktach notarialnych, ale które mimo wszystko wydają mi się dosyć interesujące. Przede wszystkim w tych księgach dotyczących właśnie hipoteki mamy informacje nie tylko co kupił i za ile kupił, ale także mamy potem wynotowane wszystkie pożyczki, które wziął pod zastaw tej hipoteki. Więc widzimy, że Norblin nigdy do końca nie wyszedł ze swoich problemów finansowych. On co jakiś czas bierze małe pożyczki pod zastaw tej farmy. Wiadomo, że je spłaci, no ale wiadomo też, że nie radzi sobie po prostu z płynnością gotówkową. Cały czas mu na coś tych pieniędzy, brakuje, co zresztą znajduje bardzo ciekawe odbicie w jego późnej twórczości. W tej późnej paryskiej twórczości, którą znów wszyscy monografiści, artysty gardzą w gruncie rzeczy. Batowski miał o niej negatywne zdanie, Alicja Kępińska uważała, że to po prostu był stary i już mu nie wychodziły te prace. I kolejni jakby badacze pochylają właśnie ten krytyczny stosunek do tej twórczości. Ja nie zamierzam jej oceniać estetycznie, tylko zwracam Państwu uwagę, że ona też pokazuje nam pewne ekonomiczne problemy tego artysty. Ten rysunek z Mozekiach na Wale jest wykonany na sklejce. Artysta najpierw wykonał rysunek, po czym podoklejał do niego takie cienkie paseczki papieru i na nich rysował. A to jest duża praca. To ma tam 70 centymetrów. To jest reprezentatywny, naprawdę szczegółowo wykonany rysunek, który powinien być wykonany na godnym podłożu, a to jak się ma to w ręku, to gołym okiem widać, jak on to pokleił. Znaczy, no artysta, który szanuje swoją twórczość, no powinien jednak, wiecie Państwo, kupić za 2 liwry ten arkusz papieru, a nie chałupniczo sobie doklejać. Znaczy, coś tam się, no nie chcę powiedzieć, że coś mu się w głowie zadziało, natomiast ta mentalność Norblina, która wychodzi z tych prac, takich właśnie, że tu sobie pod, no wiecie Państwo, że zaoszczędzi te 2 liwry na tym arkuszu. No, znów, jako historyk, nie mogę powiedzieć, że dowodzi to, że był kutwą albo że był przesadnie oszczędny, bo to jest nadinterpretacja, ale widzimy jakby pewne przywiązanie do pieniędzy, oszczędność, skłonność właśnie do szukania jakby rozwiązań takich chałupniczych, kiedy te kwoty nie są wcale duże, co właśnie znajduje swoje lustrzane odbicie w tych podliczeniach drobnych wydatków czy właśnie drobnych pożyczkach zaciąganych przez artystę. I ostatni z tych dokumentów ekonomicznych, który będzie tutaj dla nas szczególnie istotny, to jest Święty Graal. Święty Graal norblinologii, uchodzący za zaginiony, inwentarz pośmiertny. Norblin zmarł w Paryżu w 1830 roku. Wiedziano, że jak zawsze po śmierci sporządza się z wdową przy notariuszu spis. Tych spisów, tego inwentarza jego badacze szukali, konsekwentnie odnotowując, że go nie ma. I rzeczywiście w archiwach paryskich, w Pierrefitte, w tym spisie inwentarzy, on jest wyszczególniony i dalej go nie ma, ale w tym wyszczególnionym jest podana cyfra drugiej księgi, w której ten inwentarz przez wszystkie te lata leżał. Po prostu nie zinterpretowano. No to, co jest normalne, no bo nie każdy zna się na jakby systemie notarialnym Francji. Nie każdy się tym pasjonuje. To jakby no tyle. W każdym razie ten uchodzący za zaginiony dokument po prostu był tam, gdzie powinien być, czyli pod tym drugim numerem. Jest, proszę Państwa, arcybogaty i też arcydługi, bo to jest naprawdę ciężki po prostu zestaw grubych kart, odnotowujących pokój po pokoju, co jest w domu Norblina. I mamy wgląd od sieni, sypialnie, gabinet, jakiego koloru jest fotel, jakiego koloru jest kredens, co w tym kredensie jest, ile jest prześcieradeł, gdzie śpi żona, gdzie śpi mąż. To, że Norblin ma w ogóle drugie lokum jeszcze w Paryżu, nie pracuje w domu do końca życia. On zmarł, proszę Państwa, w 30 roku, urodził się w 45. To jest naprawdę osoba długowieczna, która do samej śmierci wynajmuje studio w Paryżu, tylko do celów artystycznych. Kiedy on przez ostatnie 10 lat prawie nic nie tworzy. On płaci miesiąc w miesiąc za wynajem, za lokum, z którego prawie nie korzysta.
a mimo to oszczędza na materiałach malarskich. No mamy tu pewne, widzicie Państwo, pewien taki wgląd jednak w psychologię, że studio musi być, no a jak nie ma na papier, to już trudno, ale warsztat jest ważny. Więc mamy tutaj jakby wgląd pokój po pokoju w to jego mieszkanie. Dowiadujemy się też, że miał służącą, ale tylko jedną, więc żyło im się w miarę dobrze. Nie ma tam wielkich luksusów, ale to mieszkanie jest dobrze wyposażone. Naprawdę jest dobrze wyposażone. To jest mieszczański, kulturalny dom. Co ciekawe, jest w nim gigantyczna ilość prac samego artysty, masa rysunków za szkłem i z jego kolekcji, i jego własnych, rozlokowanych po kilku pokojach, więc widzimy też, że utrzymuje taką właśnie oficjalny charakter, że jakby w salonie można zobaczyć, co Norblin zrobił za życia. I co ciekawe, dowiadujemy się też, że w domu miał dużo gotówki. Jest safe, są pieniądze, kwota to jest ponad 12 tysięcy liwrów. Ona jest oczywiście trzymana już z myślą, że on niebawem umrze, trzeba będzie między synów ten majątek rozdzielić. Natomiast są te zaskórniaki, a mimo to, że one są, on, przypominam, brał te pożyczki. Więc widzimy też taki znów mieszany stosunek do pieniądza. I teraz, już podsumowując, bo jesteśmy krótko z czasem, co z tego wszystkiego wynika? Bo ja Państwu pokazałem jakby urobek tam, no właśnie tych 6 lat takiego mniej czy bardziej programowego szukania właśnie nazwiska Norblin w różnych rękopisach, dokumentach. Wynika z tego przede wszystkim bardzo optymistyczny wniosek, że nawet w przypadku artystów uchodzących za znanych i opracowanych, bo tu mamy 2 monografie, naprawdę są rzeczy do znalezienia. Historia sztuki, proszę Państwa, ma sens. I to, że tak jak w przypadku Norblina, jakby cały czas udaje się znajdować tyle i w kolejnych latach, to pani Kustosz też potwierdzi, tak jak wypływają nowe prace i to w ilościach naprawdę hurtowych i w jakości naprawdę pierwszorzędnej, tak będą prawdopodobnie wypływać materiały dotyczące Norblina i mądrzejsi ode mnie badacze będą znajdować kolejne rękopisy. Więc ten pierwszy wniosek jest taki, że ta postać będzie cały czas się nam trochę chwiała. Nowe rzeczy będą wychodzić. Norblin nie będzie takim właśnie fotografią ostrą, tylko pewne te rysy twarzy się będą zmieniać. To jest taka migotliwa. Zawsze coś jakby będzie do uzupełnienia, jakiś brakujący puzzle dojdzie. Po drugie, wydaje mi się, że taka główna nić, która wynika z tych przedstawionych materiałów, połączona właśnie z tym, co już o Norblinie wiemy, najmocniej jest takim kijem w mrowisko, jeśli chodzi o ten ekonomiczny aspekt życia artystów. No bo my, historycy sztuki, bardzo często ograniczamy się albo cenimy sobie wielkich geniuszy. Bellotta, Baccarellego, Michała Anioła, no tych, którzy mieli pieniądze, sławę, super dzieła, super patronów, tych kardynałów, królów i tak dalej. Tych właśnie słynnych, wielkich malarzy. No i taki Norblin, który sobie tam klei te kartki, żeby zaoszczędzić, który pracuje jako guwerner, uczy te księżniczki. No gdzież on, proszę Państwa, w tym kapeluszu na salony wielkich artystów? No król kupił te obrazy, kupił, no ale to nie jest malarz królewski. No on jest gdzieś jednak na uboczu, chodzi właśnie po tym zabłoconym Paryżu, potem po tej Warszawie chodzi od pałacu do pałacu, bo tu ma lekcję o 9, tam ma lekcję o 12, tam ma lekcję o 15. No wiecie Państwo, no nie jest to geniusz, który medytuje przed pustym płótnem. No on ma żonę, 5 dzieci, rachunki do opłacenia. No to jest trochę coś, czego historycy sztuki przez lata właśnie nie chcą albo nie chcieli widzieć. No taki ekonomiczny żywot Jean-Pierre'a Norblina de la Gourdena, z którym Państwa zostawiam i bardzo dziękuję. Otwieram się też na pytania, jeśli je Państwo macie. Bardzo dziękuję.